jakiś jest taki, żyjemy w jakimś cholernie rozkapryszonym społeczeństwie, które koniecznie chce mieć jakieś swoje prawo do autorstwa, czegoś, chcemy zagarnąć już działki na Księżycu, tam zlicytować, czy na Marsie je policzyć, nie? To jest chore, to jest świat, który powinien odejść i on odejdzie prędzej czy później. Szczerze powiedziawszy, ja nie widzę wyjścia z tej sytuacji. Bardziej chyba trzeba się zająć wychowaniem, taką świadomością, że no nie wiem, że należy ten, nie wiem, kurczę, w ogóle bezbronny się czuję, nie? Bo to z jednej strony tak jest, jak jest, że są te jakieś koszmarne instytucje, majorsi, nie? Jacyś ludzie, którzy każą coś tam konkretnie w radiu potem grać. Cały ten świat jest właściwie, przypuszczam, że świat show biznesu jest bardziej skorumpowany niż świat handlu bronią czy narkotykami nawet. Bo tutaj i właściwie nie tylko samowolka, ale też przejawy skrajnej nieodpowiedzialności, debilizmu czasem można spotkać bardzo blisko. Nie? Zostało sprzedane już właściwie bardzo dawno temu, nie? Właściwie to są jakieś żałosne próby utworzenia postaci medialnej z jakiegoś naboru typu właśnie konkurs tam Gwiazd na Lodzie, tańczących tam coś, nie? Czy śpiewających idoli. Oczywiście czasami się uda jakiegoś fajny talent wyłowić, ale w ogóle to jest jakiś w ogóle ten... No, dziwny sposób rodzenia. No. Straciliśmy coś takiego, co się nazywa popularnie, kiedyś się nazywało Rock and Roll Hero. Nie? Nie mamy bohatera, który stoi, czy grupy bohaterów i śpiewają do nas o sprawach, które są naprawdę dla nas ważne, że jesteśmy w stanie, że nas to w ogóle rusza. Nie? Mamy zazwyczaj do czynienia z bardzo mdłym przekazem werbalnym, że tak powiem. Mimo że jest to zaangażowane jakieś środki typu nagranie oraz teledyski za powiedzmy nawet setki tysięcy złotych. No, niech ktoś mi pokaże, nie? Niech ktoś mi pokaże takich bohaterów, chociażby jak Bufet z Bańki w Stanki kiedyś, nie? No też Maciek Maleńczyk do niedawna był takim bohaterem, ale nagle gdzieś po prostu zniknął w plaźmie, nie wiem, czy w portfelu, czy gdzieś tam po drodze, nie? Jakieś Coco Jumbo ze sceny śpiewa. Nie jestem w stanie nawet jako dowcip tego ani cokolwiek potraktować. To jest jakby dalszy ciąg tego, nie? Scena właściwie też niezależna też właśnie, czy też jakaś inicjatywa w ogóle ze strony muzyków, czyli samych zainteresowanych tymi prawami autorskimi, też brakuje nam tutaj takiego bohatera, bo po prostu jak to u nas w kraju, każdy musi mieć tam swoje zdanie i czupurnie przy nim się trzymać i w ogóle wygłaszać swoje prawdy i weto, nie? Nie widzę jakichkolwiek przejawów wspólnego frontu działania, jakichś kompromisów. No nie, no tutaj ogromne rozczarowanie, dlatego zacząłem od tego, że to jest piekielnie trudna sytuacja z tymi prawami autorskimi. Moje kompetencje też się tutaj kończą, bo ja nie widzę w sobie takich zdolności, nie? Zainicjowania grupy jakiejś, która potrafiłaby się z tym problemem zmierzyć. Nie? Wyobraźmy sobie, wiesz, jak do kompromisu dochodzi, wiesz, Zbyszek Hołdów, nie? Który ma swój pogląd, tam jeszcze paru innych, to w ogóle to jest niemożliwe. No. Nie wiem, co należy zrobić. Ale po prostu zbieramy żniwo tego, że kultura jest u nas tylko właściwie takim plastrem na dupie, nie? Właściwie na odciski tego narodu, nie? Właściwie z tego słyszałem, wszystkie dotacje są coraz mniejsze. Kultury już właściwie nie ma w codziennych tam pismach, zajmuje jakieś miejsce przy nekrologach już pod koniec, nie? Potem jest ogromna książka w gazecie o sporcie i o gospodarce, ekonomii. No i zbieramy żniwo tego, a każde działanie
czy to jest działanie najprostsze fizjologiczne, typu wypróżnianie się, czy też wielka miłość, bez kultury będzie porażką. No. Tak uczy nas cała historia ludzkości. No. Że tyłek się dziecku bez kultury odparzy, bo pielucha to też kultura. No. Ludzie staną się po prostu zupełnie mechanizmami niedługo, jeśli mentalnie, jeśli będziemy tak rozumować, to będziemy sobie tylko sprawiali przyjemności, które nam szkodzą. No, bez kultury tak to już jest. Na szczęście też istnieje coś takiego jak potworna siła biologiczna, siła przetrwania. Mam nadzieję, że kolejne generacje wraz z tym układem słonecznym jakoś w kooperacji tą wiedzę nabędą, że jest to kultura jest niezbędna do przetrwania i może nie widać tego od razu, ale po paru latach czasami efekty tak, działań, czy takiego zainwestowania w kulturę, tego nie ma tak tylko od razu, nie? To muszą urosnąć dzieci, nie jakieś jedna, dwie generacje. Nie? Zdarzało ci się raz... Przepraszam cię. Panowie, macie może ogień? Przepraszam. No smoking, all right. Nic nie jest moje na tym świecie, bo wszystko czymś było inspirowane. Nie? Ja nie jestem w stanie powiedzieć, ile inspiracji jest w piosenkach, które sam napisałem, jak gdyby ze świata zewnętrznego, bo mogę nawet nie pamiętać, że mając na przykład lat 8, słuchałem George'a Harrisona i zapisywałem fonetycznie, wiesz, po angielskie słowa w zeszycie. Gdzieś tam za szyszynką może być ukryte, nie? Także też nie będę tylko kosopał, smarował, że tam jesteśmy jakimiś przekaźnikami energii kosmicznej. No po prostu jesteśmy dziećmi swoich ojców i matek, nie? Jesteśmy pokoleniem i mamy przodków, nie wszyscy. Musi nastać era wiedzy informatycznej, z której się po prostu nie da nie skorzystać, jeżeli ona już będzie. To po prostu to się musi skończyć. Nie? Takie konkurowanie ze sobą, niezdrowe oczywiście, bo zdrowa konkurencja, proszę bardzo, ale taka, która już prowadzi do zazdrości i nienawiści w konsekwencji, to już jest chora konkurencja. Nie? I to na każdej płaszczyźnie, czy na płaszczyźnie typu konsorcjum wobec konsorcjum, fabryka wobec fabryki, czy też na płaszczyźnie tak, jak tu siedzimy, kolega kontra kolega. Nie? Że dopóki nasza rywalizacja będzie nas napędzać i wszyscy będą mieli z tego korzyść, to będzie wspaniale, ale jak tylko zaczniemy się niszczyć nawzajem tą rywalizacją i swoich najbliższych, no to będziemy nieświadomi po prostu złośliwcami, nie? Takimi gorlikami rozwydrzonymi. Nie?